Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Allok i mam dla Was kolejny odcineczek z Farm Eksperta 17. I jak widzicie, zacząłem żniwować, kurczę, skosiłem połowę pola, nagadałem się tutaj, po czym zobaczyłem, że nie nagrywa mi się dźwięk, dlatego muszę nagrać to od nowa jakby. No i zaczynamy właśnie w takim, a nie innym miejscu. Jak widzicie, mój kombajn jest już prawie pełen. Na dole w prawym roku mamy wskaźniki od właśnie paliwa i zbiornika w kombajnie. Mamy też tutaj oczywiście obroty i tak dalej. Słuchajcie, mniej więcej odcinki z tej gry będą wyglądały tak, że w każdym odcinku będę starał się pokazać Wam coś nowego, czyli inną funkcję z danej gry, znaczy z tej gry. W tym odcinku akurat pokażę Wam tutaj na przykład żniwowanie, w innym odcinku pokażę Wam orkę, prasowanie, zbieranie bel czy inne tego typu rzeczy. I tak mniej więcej to będzie wyglądać. Przy czym jeszcze czekamy na jakby uruchomienie opcji multiplayer, ponieważ taka jest zaimplementowana w grę, ale nie działa ona. Nie wiem dlaczego, jeszcze nie dowiadywałem się. Bo nie miałem czasu na to, ale taka opcja jest. Chcemy to sprawdzić, chcemy to nagrywać, i wtedy dopiero będzie powstanie taki jakby konkretny sezon, czyli zaczynamy jakby od zera, chociaż nie wiadomo czy od zera, zaczniemy od jakiegoś tam pułapu cenowego, znaczy kwotowego, i będziemy się starać dążyć do wzbogacenia. No, a do tego czasu będę Wam oczywiście pokazywał funkcje w tej grze, bo gra jest mega realna. Jeśli chodzi o ogólnie tutaj właśnie tą płaszczyznę, czyli tego realizmu, jest zachowanych dużo, dużo takich elementów. No, graficznie niestety, jak widać, no, gra odstaje od konkurencji, ale zajęli się za to właśnie w sumie w symulatorach, zajęli się teoretycznie tymi ważniejszymi aspektami, jeśli właśnie chodzi o symulatory, czyli właśnie realizm tej gry. Czy realizm tej gry, czy tutaj zachowanie gleby, czy innych tutaj takich aspektów drobniejszych. No, nie skupili się na grafice, może w przyszłym roku się skupią. Ta gra wydaje mi się dużym skokiem, jeśli chodzi o poprzedniej wersji. No, ale to tylko moje wrażenie, może dla kogoś innego nie będzie to aż taka duża różnica. Nie wiem, nie wnikam w to. Mi osobiście się gra podoba. I szczerze Wam powiem, że jakoś tak przychodzę do tej gry, podchodzę do niej w taki sposób jakby no z utęsknieniem, czyli po prostu wyczekuję momentu, kiedy będę miał chwilę wolnego czasu, tylko po to, żeby sobie zagrać właśnie, zobaczyć co ciekawego tutaj jeszcze ta gra oferuje. Nie wiem dlaczego właściwie aż tak mocno mi się ta gra spodobała, no ale tak jest i tego nie zmienię. Dobra, jakby tutaj rurę wystawić? Klawisz F. Okej. W sumie objadę sobie ten traktor dookoła. O, i tutaj jest... Są pewne problemy. Dobra, teraz zawrócimy. Niby jest wszystko fajnie, pięknie, ten realizm jest zachowany w jakimś sporym stopniu, ale jak widzicie, że maszyna podskakuje na krawężniku 5 metrów do góry, to nie jest przyjemne. Okej, wydaje mi się, że rura jest troszeczkę za daleko. Dlatego sobie wycofam. Znaczy, no, za blisko było. Za daleko w lewą stronę. Okej, tutaj. Jest jeszcze rozpocznij i zatrzymaj wysyp zboża. Zobaczmy. Okej, zatrzymaję. I teraz jeszcze chcę zobaczyć, czy tutaj w tym miejscu na przykład mogę wysypać. Mogłem wysypać. Plony wysypują się na ziemię. Czyli jest opcja wysypywania, jakby to powiedzieć, w pieroty.
W sumie to fajnie. Takie też kolejna rzecz, która no jest realna. Jakby tylko mogłaby się robić ta kubka na ziemi. Może gdybym wysypał trochę więcej, to by się zrobiła. No, ale nie chcę tego sprawdzać, bo szkoda mi zboża. Mam nadzieję, że to kurz leci obok przyczepy, a nie samo zboża. Wysypało mi się wszystko. Ok, teraz będę kosił to pole, starał się kosić to pole dookoła, dlatego że jest bardzo dużo manewrowania. Jak kosiłem w jedną i w drugą stronę, to było bardzo dużo manewrowania, co jest no, utrudnieniem. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się uda w ogóle skręcić, bo to pole jest takie dosyć kwadratowe. No i w jakimś stopniu się udało. Gorzej będę miał później z prasowaniem tego pola pewnie, bo będę musiał znowu manewrować 10 tysięcy razy. O, mijaki porobię, no ale trudno. Chcę zobaczyć, jak to się dokładnie wszystko robi. Okej, okay. Ale najwyżej te narożniki zgarnę je na końcu. Przejadę się jeszcze raz i powinno być w porządku. Sam jestem ciekaw prasowania tutaj i fizyki właśnie tych bel, bo to mnie w sumie ciekawi. Dobra, to już. Zachowanie tych właśnie belek, bo pamiętam, czy w tej chwili w konkurencyjnym symulatorze belki zachowują się w porządku. O, mam nową umiejętność, żniwiarz. Ciekawe, co dają te umiejętności. Trzeba się tym zainteresować, bo podejrzewam, że będzie coś na zasadzie, że może prościej będę jeździł, lepsze, bardziej proste te luski robił, nie wiem. Jestem ciekaw. Ojej, nie w tą stronę kręcę znowu. Trzeba będzie o tym poczytać i znaleźć tutaj opcję tych umiejętności i popatrzeć, jak to wygląda, bo fajnie, jeśli na przykład grałoby się na multiplayer i ktoś non-stop by kosił i robiłaby mu się ta umiejętność właśnie koszenia. Grać tutaj na jeszcze na przykład dwie, trzy gospodarki, gdzie jeden byłby kombajnista i on na przykład mógłby kosić szybciej, na przykład albo prostsze te rządki by robił, większy plon na przykład by robił, jeśli by był lepszy kombajnista. No wiadomo, no nie wiem, czy większa ilość słomy, może bardziej, bo plon to niekoniecznie, bo plonu raczej nie zmieni, ale większa ilość słomy na przykład, jeśli byłby lepszy kombajnista. No ciekawe, kurczę, ciekawy jestem. Polepszyły mi się te umiejętności i szczerze mówiąc zauważyłem jedynie to, że mi kombajn jakby, jak poruszam się zbyt szybko, skoro jadę na tempomacie dwójką. Jakby ten kombajn nie przestał się ruszać tak na boki, on jak na początku zacząłem kosić, to on latał cały po tym polu troszeczkę. W tej chwili może i nie, ale to nie wiem, czy może to złudzenie albo takie przymuszone widzimisię. No nie wiem, ciężko mi jest to określić. Już niewiele zostało tego pola, kurczę. No ale jak widzicie, kurczę, tu jest więcej manewrowania. Chyba będę robił tak, że będę podnosił header i jechał w drugi koniec. Może tak będzie lepiej, sensowniej. Jakieś dziwne takie zrywy, ta gra graficzne. Nie wiem, co to oznacza, co to robi. No ale zdarza się, tak? Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Napiszcie jakiś komentarz, co byście chcieli na przykład zobaczyć w kolejnym odcinku. Możemy się umówić tak, że właśnie będę nagrywał te odcinki
dopiero na przykład jeśli opublikuję jeden, to nie nagram drugiego, zanim nie przeczytam jakichś tam komentarzy waszych na propozycje. Myślę, że to by było całkiem w porządku. Dobra, już jadę w ten sposób. Także ja czekam. Czy w kolejnym odcinku chcecie już na przykład właśnie prasowanie, czy może chcecie nagle orkę? Nie wiem, w każdym razie ja tutaj pieniądze raczej będę mógł sobie szczytować. I zakupić inne pola do obróbki, żeby móc robić wszystko, co mi się żywnie podoba od razu. Chociaż nie wiem, czy są tutaj pory roku, ale na pewno jest czynnik pogodowy, czyli tutaj na przykład, no choć akurat koszenie zboża w deszczu to jest w innych symulatorach również, ale z tego co wiem, to właśnie na przykład prace polowe typu orka też mają jakieś tam zmiany stosunku do pogody, że niby właśnie na przykład oszczędzamy sobie jakoś tam czas, czy pewnie prędkość, czy coś, podczas gdy siejemy w odpowiednią pogodę. Sam jesteś ciekaw, jak to działa. Można by zrobić test. I już wiem, jeden test na pewno w tej grze wykonam. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Myślę, że jakoś niebawem. Jaki test, to zobaczycie właśnie oglądając odcinek. Opuszczamy i lecimy. Ale mam wrażenie, że tutaj w momencie, kiedy ja podnoszę header, to przestaje się wysypywać z tyłu słoma. To chyba nie tak powinno działać. Teraz jak go obniżę, to słoma z tyłu pewnie zacznie się wysypywać. No, coś tu jest nie tak skonfigurowane. Nie wiem, czy to przeoczenie, czy niedbalstwo. Ale jest jak jest. Przyznam szczerze, że jak na taki kombajn on ma bardzo mały, bardzo wielki w sumie promień skrętu. Nie podoba mi się to. Już ominąłem kawałek zboża, bo za szybko ruszyłem. Że jak widzicie, nie warto. Przyznam szczerze, że na klawiszu R mam podnoszenie headera i powiem wam szczerze, że nawet nieźle się to sprawdza. Ten klawisz jest na tyle blisko palcy, że faktycznie bez odrywania ręki od klawiatury jesteśmy w stanie tutaj obsłużyć ten kombajn. Ciekawe, czy na padzie od konsoli również jest automatycznie przypisane i jak to wygląda to w momencie, kiedy podłączy się kierownicę. Ciekawe, czy jest tutaj właśnie konfiguracja do kierownicy, że koła się nie skręcają od razu całe, tylko w odpowiednim stopniu. No nie wiem, ale to też wszystko jest do sprawdzenia oczywiście. Dobra, mamy ostatnie w sumie kółko, czyli ostatni przejazd. Jeszcze tylko zawrócimy. Mam nadzieję, że się wciśnie to w zbiornik. Mam 97%. Powinno się zmieścić, ale czy się zmieści, to nie gwarantuję. Nie no, duży ma promień ten skrętu i to mi się nie podoba, bo on powinien troszeczkę bardziej. A może za szybko jadę, nie wiem. Można powiedzieć, że w tej chwili dwa zbiorniki
zboża, czyli tej pszenicy, zebrałem z tego małego pola. Pole jest naprawdę małe, kurczę, jakby tak się przyjrzeć, to właściwie co tu można zrobić, no. Prawie nic. Zobaczymy jeszcze. Ja jestem ciekaw, jak będą się zachowywać te właśnie belki słomy. Czy można je będzie robić w stosy, czy nie. Wszystko jest dosyć ciekawe, no kurczę. Nie jestem w stanie wszystkiego od razu zrobić. Dlatego ja poczekam na wasze propozycje, co mam robić w kolejnym odcinku. Odcinek pewnie opublikuję dzisiaj, więc nie będę musiał za długo czekać. Dobra. Jak to było? Rozpocznij, to był V. Ciekawe, ta pojemność przyczepy jeszcze mnie zastanawia, czy zablokuje mi tutaj wysypywanie. Dobra, słuchajcie, ja zablokuję teraz. Aha, jest. Faktycznie pojawiło się ostrzeżenie, że przyczepa jest pełna, czyli jestem już stratny trochę zboża. Dobra, zostawię ten kombajn na razie tutaj. I pojadę może niekoniecznie sprzedać. Ja, to jest McCormick, czyli jest licencjonowany. Może niekoniecznie sprzedać od razu. Jeszcze zerknijmy na lusterka. No. Co prawda te lusterka. Co to jest niby to czerwone? Może niby błotnik. No dobra. Odpalamy. Fajnie, że widać w sumie wszystko w tych lusterkach. W lewym lusterku widać wszystko. W prawym widać w sumie symetryczne. Prawie jest ten sam obraz, tylko odwrócony. No i tutaj mamy kamerkę wsteczną. Co jest spoko, bo widzimy, co się dzieje. Nie musimy się odwracać. Aha, odwrócimy się i mamy na przyczepie napisane, że jest już 100% tej pszenicy. Co prawda jest to też na wskaźnikach w prawym dolnym rogu, ale fajnie, że jest coś takiego. Dobra, teraz sprawdźmy sobie mapkę, gdzie my jesteśmy. Tutaj. A nasze silosy zbożowe gdzie są? Tu jest skup. A pewnie tutaj mamy gdzieś gospodarkę, poszukajmy. No dobra, ja się nie będę odwracał. Będę patrzył sobie na lusterkę, jak się zachowuje. Mamy tutaj tak, myjnię samochodową, stację paliw, a tutaj. Wiatr na pojazdy, czyli nic. Dobra, silos już widzę, prawdopodobnie jest on przede mną. Nie mam wrażenie, że jestem bardzo szeroki ten traktor. Teraz sprawdźmy to z innej kamery. No, w sumie nie, no jest myślę ok. Silosy zbożowe tutaj gracz kupuje i rozbudowuje silosy zbożowe. Różne rodzaje zboża wymagają różnych silosów. Ok, mamy teraz kliknij Enter, aby przejść do menu. Przechowywane 5 ton. Ok, rozumiem, ale teraz. Ok, ale ja bym chciał, kurczę. A, i słuchajcie, to jest fajne. Patrzcie, stanę tutaj i przyczepa w górę. Nie, tutaj nie wolno ich wysypywać. Ale fajnie, mogę wyprowadzić przyczepę. No, połowę plonów straciłem z tej przyczepy, ale to jest nieistotne akurat. Słuchajcie, poszukajmy miejsca, gdzie się wysypuje to zboże. Może tutaj. Prędzej tu, bo jest siatka. Tak, jest. Syp zboża. Okej. Stójmy. Teraz R. No i działa. Szkoda, straciliśmy połowę przyczepy zboża, no ale przeżyjemy to. Patrzcie, mogę sobie jechać nawet
przyczepą z podniesionym. Nie robi się to automatycznie, co mi się bardzo podoba. Dodaje dużo realizmu i takiego fajnego, można sobie właśnie jakieś fajne, ciekawe zdjęcia porobić w tej grze. No i ja jestem bardzo mile zaskoczony, jeśli chodzi o tą grę. Dobra, wjadę może tym traktorem tutaj. I przyjadę kombajnem wysypać. Okej, stop. Dobra. Ualala, bo się zgubię. Idziemy do kombajnu. Wsiada się z tej strony. Słuchajcie, niby już jechałem 20 na godzinę, a tego w ogóle nie było jakby widać, zobaczcie. No trudno. Okej. I sypię się w punkt, w który akurat jest skierowana rura na tej, na tą przyczepę. To wygląda też przyzwoicie. I dobra. Ja się zaraz zabieram chyba do skoszenia tego drugiego pola, chociaż może sobie odpuszczę, dlatego że chciałbym się zająć już kolejną czynnością. Dlatego mówię, dajcie propozycję, co chcecie zobaczyć następnego, jaką czynność polową. A ja postaram się to zrealizować w kolejnym już odcinku. No i na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i cześć!